Wsłuchując się w słowa Pisma Świętego przed chwilą, usłyszeliśmy, jak 20 wieków temu apostoł Paweł napisał Koryntianom o największym skarbie chrześcijaństwa. Ta drogocenna tajemnica wiary nie pochodziła bynajmniej od niego samego, uprzedziła go. Święty apostoł tę tajemnicę wiary odziedziczył. Kiedy nieco wcześniej, jako dopiero co nawrócony Szaweł, wszedł do kościoła, zastał już nadprzyrodzony dar w chrześcijańskiej wspólnocie, do której wstępował. Pisząc o tym darze Koryntianom, użył takich oto słów. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Najpierw, mówi apostoł, otrzymałem to, co mnie uprzedziło, a dopiero potem przekazałem wam w domyśle, abyście następnym pokoleniom, a te jeszcze następnym, aby przekazywano ten sam dar wiary, skarb podawany z rąk do rąk, z rąk jednego pokolenia do rąk pokolenia następnego, zaczynając od Pana Jezusa i tych pierwszych apostołów, którzy byli naocznymi świadkami. To ten sam skarb, który przeżywamy w kolejnych dniach paschalnego Triduum. Skarb, który przeżyjemy w niedzielę Zmartwychwstania, pisał o nim święty Paweł w liście do Koryntian, mówiąc: bracia, Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. Skarb, który będziemy przeżywać w Wielką Sobotę, pisał święty Paweł: Chrystus był pogrzebany. I będziemy przeżywać w jutrzejszy, Wielki Piątek, Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. Ale dziś koncentrujemy się na tym, co święty Paweł dodał: bracia, otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. W ten sposób 20 wieków temu Koryntianie, w ten sposób dziś my dowiadujemy się, że dobra nowina o zbawieniu przez krzyż, dobra nowina o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to także dobra nowina o Eucharystii, o mszy świętej. Dzięki słowom świętego Pawła od czasów apostołów Kościół wie, że Chrystus ustanowił najświętszy sakrament. Słyszeliśmy przecież: czyńcie to na moją pamiątkę. Od tamtych najpierwszych lat Kościół wie, że Chrystus ustanowił też tych, którzy będą składać sakrament ofiary Chrystusa. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. I Kościół wie też, że ilekroć jako zgromadzenie, jako wspólnota, jako lud ochrzczony, ilekroć spożywamy ten chleb i pijemy kielich, śmierć Pańską głosimy, aż przyjdzie. A jeśli śmierć Pańską, to i wszystkie skutki tej śmierci i dar odpuszczenia grzechów, i dar udzielenia Ducha Świętego, i dar zbawienia wiecznego.
Wszystko to mieści się w tym krótkim, zwięzłym słowie apostoła. Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Święty Jan Paweł II tak bardzo podkreślał wartość mszy świętej, że ustanowienie Eucharystii nazwał nawet tajemnicą światła, a więc taką tajemnicą, z której blask promienieje, taką tajemnicą, która rozświetla wszystkie sfery życia, wszystkie ciemne i mroczne zakamarki. Napisał dosłownie tak: Chrystus ze swym ciałem i krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając aż do końca świadectwo swej miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze. To świadectwo Chrystusa jest promieniem światła, które rozświetla to wszystko, co trudne, co mroczne, co bolesne. Ustanowienie Eucharystii jest tajemnicą światła. O takim dniu, jak ten, który przeżywamy w tej chwili, o Wielkim Czwartku, pisał święty papież: w roku Eucharystii szczególną radość sprawia mi doroczne duchowe spotkanie w Wielki Czwartek, w dniu, w którym miłość Chrystusa wyraziła się do końca, w dniu Eucharystii, w dniu naszego kapłaństwa. O roku Eucharystii pisał święty Jan Paweł II, a przecież także i teraz taki szczególny rok przeżywamy. Rok, który w naszym polskim Kościele prowadzony jest przez hasło Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Taki przecież temat duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Najpierw wieczerzy, gdyż to podczas ostatniej wieczerzy Pana Jezusa z Jego uczniami otrzymaliśmy dar Eucharystii i kapłaństwa. Wieczerzy świętej, gdyż ten dar pochodzi bezpośrednio z rąk Najświętszych, samego Zbawiciela. I wreszcie zgromadzeni, gdyż ten dar przekazano całemu wiernemu ludowi ochrzczonych braci i sióstr, wiernemu ludowi, któremu posługują wyświęceni kapłani. Świętość zgromadzenia, zgromadzeni na świętej wieczerzy, świętość zgromadzenia eucharystycznego to znacznie więcej niż tylko to, co widzimy naszymi oczami. Są przecież obecni z nami w każdej mszy świętej. Są obecne chóry aniołów i świętych, wspominamy je w każdej prefacji. Są i ci, do których wołaliśmy na początku, także dzisiejszej liturgii: błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, i wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Święta Wieczerza to zgromadzenie zarówno tych, których dostrzegamy jako bracia i siostry. Święta Wieczerza to także i ci, którzy tam w niebie w uczcie baranka uczestniczą, i Najświętsza Maryja Panna, i aniołowie i święci. Aż tak liczne jest święte zgromadzenie na świętej wieczerzy. To też kiedyś Jan Paweł II wyjaśniał i ogłaszał. Gdy sprawujemy ofiarę baranka, uczestniczymy w liturgii niebiańskiej i jednoczymy się z niezliczonym tłumem, który woła: zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. Zaiste,
Eucharystia jest bramą nieba, kontynuował Jan Paweł II, bramą, która otwiera się na ziemi. Jest promieniem chwały niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii i rzuca światło na drogi naszego życia. Te słowa oznaczają, że dar Eucharystii zostawiony przez Pana Jezusa kontynuuje się na dwa sposoby. Jednym to sakrament, msza święta, Eucharystia, który przeżywamy w naszych kościołach, kaplicach, dzisiaj w naszej katedrze, ale jest też ofiara Pana Jezusa, którą zaniósł tam, do nieba. Mówił nam o tym list do Hebrajczyków, że Chrystus przez swoją krew, a więc wnosząc swoją ofiarę, wszedł przed oblicze Boga Najwyższego. Dlatego w żadnym z naszych kościołów, w żadnej z naszych parafii nie może zabraknąć mszy świętej. Ta Eucharystia, którą dzisiaj tak uroczyście podczas paschalnego Triduum sprawujemy, ma przecież swoje echo w liturgii niedzielnej, ma swoje echo w codziennej, w tak wielu kościołach mszy świętej. Podobnie nie może zabraknąć adoracji eucharystycznej, kiedy chcemy obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i Jego tajemniczą moc przedłużyć, zapraszać do naszego życia, do naszych serc, do wszystkich mrocznych zakamarków naszej egzystencji, do każdego szczegółu naszego życia. Klęczymy wtedy przed promienną monstrancją, tak jak uczył Jan Paweł II. Pierwszy aspekt eucharystycznego misterium, który winien być zawsze obecny w pobożności ludu Bożego, Eucharystia jest tajemnicą światła. A jest światłem dlatego, że we mszy świętej liturgia Słowa Bożego poprzedza sprawowanie Eucharystii i rzuca światło Słowa na nasze życie i dlatego, że w liturgii ofiary i w Komunii Świętej Chrystus sam osobiście wchodzi w nasze serca, wchodzi w nasze sumienia, wchodzi w całe nasze życie. Wiemy przecież, że światło ma przedziwną moc, rozprasza mrok. Szczególnie mrok osamotnienia, szczególnie mrok choroby, cierpienia i śmierci. To dlatego, pamiętamy to z Ewangelii według świętego Łukasza, na prośbę uczniów z Emaus, by pozostał z nimi, Jezus odpowiedział darem większym. Pozostał już nie tylko z nimi, ale pozostał nawet w nich, w sercu każdego z nich przez Komunię Świętą i w sercu Kościoła przez sakrament Eucharystii. Ten dar, który Kościół wyznaje, tak jak święty Paweł nam to przypomniał, ja, bracia, przekazuję wam to, co sam otrzymałem, ten dar jest przekazywany dalej. Bo każdy, kto doświadczył zmartwychwstałego Chrystusa, każdy, kto wie, co to znaczy pożywać ciało i krew pańską, nie zatrzymuje tego daru dla siebie. Msza święta, Eucharystia staje się też początkiem misji. Staje się też początkiem ewangelizacji. Kiedy mszę świętą kończymy, słysząc idźcie w pokoju Chrystusa, to idźcie jest przecież nakazem misyjnym. To idźcie jest przecież rozesłaniem ewangelizacyjnym. Dlatego też i dziś w Ewangelii świętego Jana otrzymaliśmy treść słowa misja i treść słowa ewangelizacja, a jest to dar miłości. Wiara,
która generuje miłość. Jeśli ja, Pan i Nauczyciel, mówił nam Pan Jezus, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam to uczyniłem. W tym roku pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy nie możemy wypełnić nakazu Pana Jezusa na sposób liturgicznego znaku. Zwykle tak przecież czyniliśmy, że kiedy w Ewangelii docierały do nas słowa dałem wam przykład, byście i wy tak czynili, w liturgicznym znaku obmywaliśmy nogi wybranym przedstawicielom wspólnoty. W tym roku nie możemy tego nakazu wypełnić w ten sposób. Kto wie, czy nie jest to jakiś szczególny Boży znak, aby wypełniać ten nakaz jeszcze gorliwiej, z jeszcze większą mocą w praktycznej miłości bliźniego. Niech więc symboliczne umywanie stóp, które zwykle w Wielki Czwartek nam towarzyszyło, niech przemieni się w przebaczenie, w wyciągnięcie ręki, w pojednanie i w usługiwanie potrzebującym. Usługiwanie potrzebującym to także myślenie o tych, którym wiary brakuje, także o tych, którzy, jak to czasem się dzisiaj zdarza, w jakimś gniewie czy znaku sprzeciwu przeciw Kościołowi się zwracają, niech pomoże nam w obudzeniu dobrych, właściwych postaw. W takich sytuacjach fatimska modlitwa z 1916 roku, a więc ta, która pochodzi z eucharystycznych objawień fatimskich poprzedzających objawienia maryjne. To wtedy anioł, który trzymał kielich, z którego spływały krople krwi do kielicha, uklęknął na ziemi i nauczył uczestników objawień takiej modlitwy. Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię z czcią największą i ofiaruję Ci przenajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które go obrażają. Proszę o nawrócenie biednych grzeszników. Jak pięknie ta modlitwa łączy najpierw świadomość, że na ołtarzu sam Pan Jezus ofiarowuje swoje ciało i krew, potem łączy z naszym współuczestnictwem. My, jako Kościół, jako lud kapłański, także w tej ofierze bierzemy udział i wreszcie misyjne posłanie. Tam, gdzie widzimy i zniewagi, i świętokradztwa, i zaniedbania, prosimy o nawrócenie grzeszników. Misja ta polega na tym, by patrząc na grzesznika, widzieć w nim już kandydata, na chrześcijanina tak, kto wie, czy nawet nie kandydata na świętego. A patrząc na potrzebującego, widzimy okazję do dobrego czynu. Aż tak daleko sięga tajemnica dzisiejszego dnia. Wielkoczwartkowe dziękczynienie. Dziękczynienie za ustanowienie sakramentu Eucharystii i dziękczynienie za ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Dzień wielkiego dziękczynienia. Dziękujemy więc za dar wszystkich kapłańskich powołań i tych, które już zrealizowane przez posługę w parafiach, w zakonnych zgromadzeniach,
posłudze rekolekcjonistów, misjonarzy, kapelanów na tylu, tylu w miejscach i na tyle różnych sposobów. Dziękujemy także i za dar tych powołań kapłańskich, które dopiero dojrzewają przez formację seminaryjną i jednocześnie o nowe powołania kapłańskie się modlimy. W tym wielkim dniu dziękczynienia dziękujemy przede wszystkim za to, że w Eucharystii Pan Jezus spełnił swoją obietnicę. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.